Krzysztof Ołownia w poprzedniej kadencji samorządu pełnił funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie jest jej członkiem. Zawodowo aktualnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Docierają do niego niepokojące sygnały o ostrowieckim szpitalu. Masowo napływają informacjami dotyczącymi licznych nieprawidłowości związanych z organizacją pracy, funkcjonowaniem naszego szpitala. Nieprawidłowości dotyczą takich spraw, jak chociażby niewystarczająca ilość środków ochrony osobistej, która zostaje przekazana personelowi. Są drastyczne przykłady świadczące o tym, że personel ten jest we własnym zakresie zobowiązany do używania środków ochrony osobistej przyniesionych przez siebie. Krzysztof Ołownia jako członek Rady Społecznej ubolewa, że nie ma posiedzenia Rady i jak i bieżących informacji. Posiedzenia Rady Społecznej nie były zwoływane od początku wybuchu pandemii. Jest to zdumiewająca sytuacja, albowiem członkowie Rady Społecznej są po to powoływani do tego ciała, aby dzielić się swoimi pomysłami, swoimi kontaktami w taki sposób, aby usprawnić działanie naszej lecznicy. Danuta Barańska, przewodnicząca Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, stoi na stanowisku, że to nie czas na posiedzenia. To dla nas bardzo trudny okres. Okres, w którym należy unikać wszelkiego rodzaju spotkań, nie tylko posiedzeń Rady Społecznej. Rada Społeczna w regulaminie swoim marze ma robić spotkania raz na kwartał. W tym roku odbyło się już takie spotkanie Rady Społecznej. W okresie pandemii nie miałam od żadnego członków Rady Społecznej, bo Rada Społeczna może również się odbyć na pisemne wyrażenie prośby trzech co najmniej członków Rady Społecznej o spotkanie, posiedzenie czy rozmowę. Nie miałam takiego pisma ani takiego wniosku od żadnego członków Rady Społecznej. Rada Społeczna działająca przy szpitalu jest organem opiniodawczym. Na przykład opiniuje uchwały, zakupy do lecznicy czy plan rzeczowo-finansowy. Doradza w sprawach medycznych. Nie jest to miejsce spotkań dla mieszkańców powiatu. Rada Społeczna jest organem wewnętrznym szpitala. I w naszym regulaminie nie ma, że musimy powiadamiać społeczeństwo, że odbywa się taka. To nie jest tak jak sesja Rady Powiatu, że mogą mieszkańcy uczestniczyć w posiedzeniach. I mój kolega, członek Rady Społecznej, pan Krzysztof Ołownia, dobrze o tym wie, bo był przez 4 lata przewodniczącym Rady Społecznej. I myślę, że nie bawmy się, bo za dużo tej polityki w tym zdrowiu. Jest pandemia, jest dużo zachorowań. Ja jestem lekarzem, przede wszystkim zajmuję się pacjentami w tym okresie i sytuacją, jaka panuje w naszym powiecie, nie tylko. Zdrowie nie ma barw politycznych. Nie przeszkadzajmy sobie, współpracujmy i nie mieszajmy do tego polityki, bo zdrowie jest wartością ponad wszystko. I starajmy się, żeby nam wszyscy pomagali, niezależnie od barw politycznych, bo społeczeństwo bardzo źle odbiera różnego rodzaju takie rozgrywki. Sytuacja epidemiczna to sytuacja, której nikt nie przewidział. Wymaga akceptacji i dostosowania się do nowych warunków. Najważniejsze jest współdziałanie.